Gościem sygnałów dnia jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, dzisiaj mija 78 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Warszawa to takie absolutnie wyjątkowe miasto na mapie Europy, ale myślę, że nie tylko Europy, po prostu na mapie świata. Dwa powstania, miasto dwóch powstań. Właśnie datę, rocznicę tego pierwszego z tych powstań obchodzimy dzisiaj. Jak pan patrzy na dzisiejsze relacje pomiędzy Polską a Izraelem, czy może szerzej pomiędzy Polakami i Żydami? No można powiedzieć, że łączą nas całe wieki wspólnej, w większości niezwykle dobrej historii. Łączy nas wspólna walka w czasie II wojny światowej, ale też sporo dzieli, choć nieporównywalnie mniej niż tego dobrego jest tego złego, ale mimo wszystko trudno jest przezwyciężyć te ciemne, tych kilka ciemnych kart w naszej wspólnej historii. Prawie dokładnie 5 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim powstało państwo Izrael. Czyli szybko. I w dużej mierze możliwość powstania państwa Izrael wynikała z tego, że była w społeczeństwie światowym trauma po tym, co się stało w czasie II wojny światowej i uznano, że Żydzi mają prawo do własnego państwa, bo w Europie Niemcy w czasie II wojny światowej starali się wymordować całą społeczność żydowską w całej okupowanej przez siebie Europie. I rzeczywiście Żydzi stawiali opór. Symbolicznym, chyba największym, najbardziej symbolicznym oporem jest właśnie powstanie w getcie warszawskim. W sytuacji kompletnie beznadziejnej, bo przecież o ile nasze powstanie warszawskie półtora roku później, które wybuchło, miało jakieś szanse powodzenia. Liczono się z tym, że to będzie powstanie zwycięskie, że opanujemy polską stolicę, że będziemy gospodarzami na własnym terenie. Taki był plan tego powstania. To powstanie w getcie warszawskim wybuchło w sytuacji, kiedy Niemcy okupowali Europę od Atlantyku we Francji po wschodnie granice dzisiejszej Ukrainy i Białorusi na wschodzie i od Norwegii na północy do Grecji na południu. Kompletnie beznadziejna sytuacja. A jednak to powstanie wybuchło. Dlaczego? Dlatego, że ci młodzi Żydzi, na ogół te 60 tysięcy osób, które jeszcze w getcie pozostały, na ogół młodzi ludzie, po pierwsze wiedzieli, że ich rodziny są już wymordowane, chcieli się zemścić. Po drugie, chcieli po prostu godnie umrzeć. Nie tak jak rok wcześniej, w 1942 roku, wywożono w bydlęcych wagonach ich rodziny do Treblinki i tam ich mordowano. I dlatego ten opór stawili. I warto te rzeczy przypominać, również obecność Żydów na przykład w armiach walczących z III Rzeszą, na przykład w Armii Polskiej we wrześniu 1939, bo w tej milionowej Armii Polskiej, która wtedy broniła naszej niepodległości, około 10% żołnierzy to byli polscy Żydzi w polskich mundurach z orzełkiem na czapkach i z polską bronią. I oni mieli pierwszą okazję do walki z tym potworem, jakim był Hitler i jego armię, z zamiarem wymordowania europejskich Żydów właśnie w polskiej armii. Warto o tym przypominać. I myślę, że Izraelczykom, którzy do Polski przyjeżdżają, też to warto przypominać, zarówno w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jak i w nowo budowanym, nowa instytucja przez nas powołana, w Muzeum Getta Warszawskiego i w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bo to są organizacje, które dzisiaj tę rocznicę organizują. Również Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polskich tę rocznicę organizuje. Rzeczywiście jest tak, że zdecydowanie więcej nas łączy. Polska była przez kilkaset lat główną ojczyzną Żydów w diasporze na nasze relacje, na naszą historię rzuca się to, jak to życie masowe Żydów w Polsce się skończyło. Polska się stała się niestety w pamięci wielu Żydów dzisiaj w świecie cmentarzem. Pamięta się, że jest cmentarzem, nie przez nas zorganizowanym, przez Niemców zorganizowanym i wykonanym. Ale takie są emocje niestety. Polska się kojarzy z cmentarzem, a nie z kilkusetletnim życiem, wspaniałym, ciekawym życiem pod względem kulturalnym, społecznym, religijnym, które tutaj kwitło najbardziej ze wszystkich krajów, gdzie diaspora żydowska żyła. I dlatego musimy poprzez te instytucje, które już zbudowaliśmy, przypominać o tym kilkusetletnim ciekawym życiu żydowskim w Polsce, a nie tylko
no, ulegać tej presji tego, tego strasznego finału, który zgotowali tutaj Niemcy na polskiej ziemi. Panie ministrze, no właśnie, powinniśmy przypominać te całe wieki wspólnego to tak naprawdę bycia obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest też ważna właśnie część naszej wspólnoty. No ale tak się też wydarzyło i myślę, że to jest główny dramat naszej wspólnej historii, że przez kilkadziesiąt lat, przez ponad pół wieku naszą historię, no za nas tu w Polsce opowiadali ci, którym absolutnie nie zależało na tym, żeby nasz wizerunek na świecie był wizerunkiem pozytywnym, a nawet wprost przeciwnie. No Polska nie miała głosu w debacie o tym, co się wydarzyło po II wojnie światowej. Była nadzorowana przez Związek Sowiecki i wiemy, jak to wyglądało. No my dziś stoimy w takiej sytuacji, że tak naprawdę musimy nadrobić te kilkadziesiąt lat, kiedy no byliśmy zakneblowani przez komunizm. Dokładnie tak. I w dodatku ten komunizm kartą antysemicką bardzo często się posługiwał. Pamiętamy te pogromy w Polsce po 44, po 45 roku, w dużej mierze prowokowane przez ówczesne służby komunistyczne, które chciały po prostu no, zohydzić w świecie i Kościół rzymskokatolicki, i Armię Krajową, i Żołnierzy Wyklętych, i w dużej mierze te antysemickie akcje były prowokowane. No i na przykład ta akcja antysemicka władzy komunistycznej w Polsce w 1968 roku, wypędzenie Żydów z Polski. Kartą antysemicką komuniści się bardzo chętnie też posługiwali i byliśmy wobec tego faktu bezbronni. No po prostu to oni rządzili, oni takie rzeczy wyczyniali i to szło w dużej mierze też na konto Polski i Polaków. Musimy te sprawy odkłamywać, musimy te sprawy na nowo odkrywać. I to jest zadanie wolnej, niepodległej Polski, przypominanie tych dobrych kart w naszych relacjach. I to trzeba robić przez instytucje. Dlatego tak było ważne, że prezydent Lech Kaczyński, jeszcze jako prezydent Warszawy, zainicjował budowanie Muzeum Historii Żydów Polskich, żeby właśnie te kilkaset lat ciekawego życia pokazywać. Ważne jest to, że budujemy teraz to Muzeum Getta Warszawskiego, bo to było... No, półmilionowe miasto zamknięte za murami przez Niemców i zamknięto tam pół miliona polskich obywateli za tymi murami i tę historię bardziej szczegółowo trzeba też przypominać. I ważne są te obchody, które każdego 19 kwietnia czynimy. Dzisiaj również o godzinie 12 prezydent Rzeczpospolitej pod pomnikiem bohaterów getta warszawskiego złoży wieńce razem z liderem Światowego Związku Żydów, panem Lauderem, który specjalnie do Polski z tej okazji przyjechał. Ja również w odpowiednim czasie, bo są covidowe ograniczenia, w imieniu swojego ministerstwa ten wieniec pod tym pomnikiem złożę. I trzeba dyskutować, spotykać się z Żydami, zarówno tymi z Izraela, jak i z tymi ze Stanów Zjednoczonych i po prostu odkłamywać tę często zafałszowaną historię, przypominać, że Polska w czasie II wojny światowej miała swoje oficjalne władze, zarówno w Londynie, jak i w kraju i polskie państwo podziemne było jedyną strukturą aliancką w Europie, które za jeden ze swoich celów uznało oficjalnie, że celem polskiego państwa podziemnego jest ratowanie Żydów. Żadne inne państwo alianckie tego nie zrobiło, nie miało w swoich dokumentach takiego celu. Tylko myśmy taki cel mieli i myśmy nawet mieli organizację, która była finansowana przez polski rząd londyński, która miała na celu właśnie ratowanie Żydów. To było oficjalne stanowisko narodu i państwa polskiego, a nie szmalcownicy. Szmalcownicy to byli zdrajcy narodu i państwa polskiego. Natomiast państwo zresztą polskie... Zresztą przypomnijmy, oficjalne... bo warto to przypominać, to byli ludzie, którzy byli również karani przez państwo polskie podziemne, więc to nie jest tak, że... W warunkach wojennych ludzie się demoralizują i zawsze łajdaków się znajdzie. Natomiast oficjalne stanowisko państwa, narodu i państwa polskiego, bo naród polski uznawał legalność władzy polskiej w Londynie i tego rządu ekspozytur w kraju, to było ratowanie Żydów i wykonywanie egzekucji na tych, którzy Żydów dostarczają Niemcom, którzy na nich donoszą, którzy też niestety czasem mordują. To było potępiane przez państwo polskie i to nie było oficjalne stanowisko państwa polskiego.
A niestety mamy do czynienia z próbą, w ostatnich latach szczególnie intensywną, zepchnięcia na Polskę odium współsprawstwa Holokaustu. To jest straszna rzecz, straszna nieprawda i musimy przypominać, jaka była oficjalna postawa władz polskich autoryzowanych przez naród polski. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ministrze, pan wspomniał o tym, że instytucje mają absolutnie kluczowe znaczenie i to prawda, bo rzeczywiście Muzeum Historii Żydów Polskich, powstające Muzeum Powstania w Getcie, ale też Muzeum Powstania Warszawskiego, no, który pokazuje, jak to życie w okupowanej Warszawie wyglądało, bo przecież ono nie ogranicza się tylko do samego wybuchu powstania, ale pokazuje, jaka była rzeczywistość. A wiemy, że to muzeum no, jest bardzo tłumnie odwiedzane przez no, nie tylko Polaków, ale też i gości, którzy przyjeżdżają do Polski. Więc to są te placówki, które mają za zadanie pokazywać no, ten prawdziwy obraz naszego współistnienia, koegzystencji przez całe wieki. Ale ja mam też takie wrażenie, że no, są instytucje, które nie do końca wywiązują się z tego, żeby no, w sposób taki dynamiczny i aktywny opisywać historię relacji polsko-żydowskich. Po prostu historię państwa polskiego, współczesną historię Polski ostatnich dziesięcioleci. I można powiedzieć, że my później znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy pojawią się chociażby takie publikacje, jak publikacja Dalej jest noc, znajdujemy się w takiej sytuacji, w której no, musimy jakby reagować, a sami rzadko wychodzimy z inicjatywą. Ja mam na myśli chociażby Instytut Pamięci Narodowej, który mam wrażenie, że jakby w tej sprawie jest trochę wycofany. Ja bym się z tym nie zgodził, dlatego że nawet na tę publikację Dalej jest noc właśnie nie inna instytucja, tylko Instytut Pamięci Narodowej zareagował, wykazując i udowadniając różne nieprawidłowości, czasem nawet kłamstwa albo niewłaściwe podejście do źródeł cytowanych w tym dziele. I tutaj reakcja jednak była. Znam też publikacje Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące stosunków polsko-żydowskich obfite w formie takiego regularnie wydawanego periodyku, więc tutaj jednak pewne rzeczy się dzieją, ale rzeczywiście najważniejsze jest posiadanie tych instytucji, o których pani redaktor wspomniała, bo dzisiaj takie instytucje muzealne to nie jest tak jak w czasach PRL-u, pamiętamy, nie dotykaj eksponatów, chodź w kapciach i przyglądaj się za szyby jakimś artefaktom. Dzisiaj nowoczesne muzea, takie właśnie jak Muzeum Historii Żydów Polskich, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, czy przyszłe Muzeum Getta Warszawskiego, to są nowoczesne placówki, w których są multimedia, w których można wejść w głąb każdej z tych historii. To są instytucje, gdzie się odbywają seminaria naukowe, konferencje naukowe, wydawane są publikacje, wydawane są książki, nawet filmy są robione, już nie tylko dokumentalne, ale nawet fabularne. Muzeum Powstania Warszawskiego przetarł szlak. Był producentem filmu o Janie Nowaku Jeziorańskim, fabularnego, kinowego filmu. Powstał film teraz o Szmulu Zygielbojmie, tym dzielnym przedstawicielu społeczności żydowskiej przy Radzie Narodowej w Londynie, który na znak protestu z powodu milczenia świata w czasie trwania powstania w getcie warszawskim popełnił samobójstwo i zrobił to z testamentem swoim, żeby powiedzieć, dlaczego on to zrobił, żeby właśnie takim krzykiem bezsilności wezwać świat do jakiejś reakcji, aliantów zwłaszcza do jakiejś reakcji wobec tego nieszczęścia polskich Żydów. Więc takie filmy też powstają i dzisiaj właśnie trwale działające instytucje gwarantują nam, że jest systematyczna praca wykonywana. Nie taka od akcji do akcji, bo trzeba na coś zareagować, tylko codzienna praca. Codzienna praca poprzez zapraszanie do murów własnego muzeum ludzi i opowiadania im, a to są setki tysięcy ludzi, którzy te muzea odwiedzają, opowiadania im o szczegółach tych historii, ale też właśnie trwałe rzeczy typu
typu katalog wystaw i tej głównej wystawy, i tych czasowych wystaw organizowanych, no i te właśnie publikacje. To już idzie w świat, to jest często wydawane też w języku angielskim, więc w ten sposób taką systematyczną pracą, instytucjonalną pracą możemy o tą prawdę historyczną się bić. Tych instytucji nam brakowało w ostatnich latach i teraz je budujemy. Budujemy je bardzo intensywnie i bardzo dużo takich instytucji, które są dedykowane polskiej historii. Panie ministrze, to kończąc ten temat, ja jeszcze zapytam, bo relacje państwowe pomiędzy Polską i Izraelem, one są w takim swego rodzaju zawieszeniu. Oczywiście wszystko odbywa się normalnie, placówki dyplomatyczne działają, no ale jednak po wypowiedzi pana ówczesnego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, wypowiedzi haniebnej, bo to warto podkreślić. Zresztą próbował się później Izrael Katz tej wypowiedzi wycofywać, ale przeprosić oficjalnie nie chciał, a za te słowa bez wątpienia przeprosiny się należą. No te relacje, powiedzmy, są takie właśnie, tak jak powiedziałam, w pewnym zamrożeniu. Ale proszę powiedzieć, jak to wygląda na poziomie takiej współpracy między instytucjami kultury, pomiędzy Polską a Izraelem, czy pomiędzy Polską a społecznościami, diasporą żydowską, bo to należy jakby, należy patrzeć na te relacje, no już nie tylko ograniczać się do relacji polsko-izraelskich, ale po prostu polsko-żydowskich. Trudno mi się zgodzić z tezą, że te relacje są w jakimś zawieszeniu, bo ja na przykład realizując część polityki pamięci w moim ministerstwie mam bardzo intensywny kontakt na przykład z Instytutem Yad Vashem i te instytucje polskie też z Instytutem Yad Vashem mają ten intensywny kontakt. Poza incydentami, jak ta haniebna wypowiedź Katza, jest też przecież, i to jest chyba ważniejsze, deklaracja wspólna podpisana przez premiera państwa Izrael, pana Netanyahu i premiera Polski Morawieckiego, o konieczności zwalczania antysemityzmu z jednej strony, ale antypolonizmu z drugiej strony. To jest bardzo ważne. To było rzeczywiście przełomowe działanie, no ale przyzna pan minister, że jednak po wypowiedzi pana Izraela Katza, no takie oficjalne spotkania już na najwyższym szczeblu pomiędzy Polską i Izraelem, no to było z tego co pamiętam 2019 rok, no one się już nie odbywają. Jest tym problem, bo rzeczywiście jest to problem. Natomiast no, pan mówi o tych kontaktach z Yad Vashem, to bardzo dobrze. A proszę powiedzieć, jak wyglądają relacje z organizacjami żydowskimi, no, nie tylko z Izraela, ale z innych części świata, chociażby ze Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład na artykuł w New Yorkerze Maszy Gessen, tej działaczki rosyjskiej pochodzenia żydowskiego, która próbowała pewnym skrótem myślowym, ale chyba jednak intencjonalnym, przypisać Polakom odpowiedzialność za wymordowanie po prostu 3 milionów Żydów. Organizacje żydowskie zareagowały bardzo krytycznie wobec tego artykułu. Również organizacje żydowskie amerykańskie na to zareagowały. Więc jest jednak taki grunt wspólny, gdzie, na którym się odnajdujemy, dążący do tego, żeby mówić prawdę, żeby przypominać, kto ten koszmar i ten największy mord w historii ludzkości zorganizował i wykonał. To byli Niemcy, z różnymi oczywiście kolaborantami, ale to byli Niemcy. I gdyby nie Niemcy, i gdyby nie upadek niepodległego państwa polskiego, to też zawsze warto podkreślać, gdyby nie upadek niepodległego państwa polskiego, żadnego Holokaustu by nie było. Warunkiem zrealizowania Holokaustu, mordu masowego Żydów polskich i europejskich było zniszczenie państwa polskiego. Naprawdę tak jest. Gdyby państwo polskie przetrwało, obroniło się przed agresją Hitlera, żadnego Holokaustu by nie było. O tym Żydom przypominajmy, o tym mówmy, o tej też obecności Żydów w polskiej armii. Zresztą sami Żydzi o tym mówią. Mówi o tym chociażby Edward Mosberg, bardzo dobitnie, no, niezwykły świadek wydarzeń, tych najbardziej dramatycznych nawet tamtych czasów. Więc rzeczywiście warto te słowa przypominać i warto je podkreślać. Panie ministrze, mamy dosłownie jeszcze chwilę. Chciałabym zmienić kompletnie temat, przejść do polityki i poprosić pana o komentarz do sprawy, no, w tej chwili już wypuszczenia z aresztu tymczasowego pana Sławomira Nowaka. I nie chodzi mi nawet tylko o ocenę decyzji sądu, ale przede wszystkim o tę narrację, która jest przedstawiana opinii publicznej. Rozpoczął ją tak bardzo silnie Donald Tusk, no ale wcześniej też inni politycy Platformy
Platformy Obywatelskiej, później też, później już sam Sławomir Nowak, że oto były minister, były jeden z najbliższych współpracowników ówczesnego premiera Donalda Tuska, to po prostu więzień polityczny. Jak pan patrzy na tę sytuację i tego typu oceny? No myślę, że to środowisko, którego liderem kiedyś był Donald Tusk, naprawdę powinno się bardzo poważnie zastanowić nad własną kondycją, bo proszę zwrócić uwagę, najbliższy przez wiele lat współpracownik Donalda Tuska, lidera tego środowiska, jest oskarżany o takie rzeczy, o taką skalę korupcji na taką skalę, tak? I to w dokumentacji nie tylko polskiej, ale też ukraińskiej i nawet wielu innych państw, które w tym śledztwie, z których do tego śledztwa się materiały dostarcza. Jest były sekretarz tej partii, który jest pod bardzo poważnymi też oskarżeniami. Nawet w areszcie już siedział, teraz z wolnej stopy odpowiada, ale też... No tak, panie ministrze, ale on też jest nazywany więźniem politycznym. No tak, tak, ale to się okaże jeszcze, jak już procesy ruszą w sądach, czy to naprawdę są więźniowie polityczni, czy też ludzie, którym słusznie tego typu oskarżenia przedstawiono. Jest trzecia osoba w państwie, marszałek Senatu z tego środowiska się wywodzący, z podobnymi oskarżeniami i z prośbą prokuratury o cofnięcie mu immunitetu. Lepiej naprawdę się zastanowić nad kondycją własnego środowiska i nad, nie wiem, jakimś przyzwoleniem wewnętrznym na czynienie takich rzeczy i to tak prominentnych osób z tego środowiska, niż na narzucanie tego typu oskarżeń. Myślę, że za jakiś czas się dowiemy już z niezależnego wyroku polskiego sądu, wyroku, który musi się jakoś dokonać za jakiś czas ze względu na poważne oskarżenia prokuratury, czy to byli więźniowie polityczni, czy to byli po prostu skorumpowani polscy urzędnicy. Bardzo dziękuję. Pan minister Jarosław Sellin, wiceszef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.